Jak się pani jeździ z logiem sądeczanina? Bardzo pozytywnie. Jesteśmy na placu budowy przy realizacji inwestycji pod tytułem budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ulicy Grunwaldzkiej w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Sądeczanina roku 2016 otrzymał pan Jan Radzik. Szanowni Państwo, pozwólcie, że zacznę od podziękowań. Bardzo serdecznie dziękuję panie Zygmuncie za nominację oraz tym wszystkim, którzy się włączyli w ten plebiscyt. Szczególnie podziękowanie dla mojego kolegi Piotra Fydy, który tak jakby prowadził tą całą kampanię, uruchamiał różne tam społecznościowe i inne rzeczy, aby te głosy mogły płynąć na moją osobę. Kapituła wyraziła swoją aprobatę dla autora roku 2016, pana Jerzego Leśniaka. Proszę Państwa, tutaj na sali, wcześniej na scenie, widziałem wiele osób, które zasługują na tytuł. Tym większy honor i zaszczyt i osiągnięcie osobiste dla pana redaktora Jerzego Leśniaka, że właśnie w tak doborowym gronie to właśnie on uzyskał tak znamienity tytuł. No ale sprawa jest poważna. Zorientowałem się tu przy wejściu na salę, że skoro pan Zygmunt Berdychowski, prezes fundacji, ubrał strój lachowski, przepiękny, gdzie sam ciosek kosztuje więcej niż mój garnitur, prawda, to sprawa musi być poważna. Również poważne jest tak szeroka reprezentacja duchowieństwa sądeckiego. Czuję się zaszczycony, że rządca parafii, najstarszej parafii w Nowym Sączu, liczącej przecież ponad 7 wieków, ksiądz prałat prepozyt Jurkiewicz wręczył mi tą oto statuetkę. To wielki zaszczyt. Książką o Sądecczyźnie 2016 roku, decyzją kapituły, została książka pana Sławomira Wróblewskiego. Naprawdę jestem bardzo wdzięczny, bardzo szczęśliwy i muszę powiedzieć, że no zaskoczony, bo jednak konkurencja była duża. Jestem z kilku względów szczególnie wdzięczny za to, co otrzymałem. No, pierwsza rzecz oczywiście to jest patron, to jest człowiek, wielki człowiek nauki, który tutaj, no, muszę powiedzieć, że tak troszkę nawiązuje do pana Jerzego Leśniaka, że tak troszkę czuję się niegodny, powiem szczerze, bo jestem w początku tej drogi naukowej i zawodowej, a jednak ksiądz profesor, no, to jest człowiek, który jest, no, gigantem nauki, można powiedzieć, jeden z największych badaczy ostatnich lat.